SpongeBob Kanciastoporty to na maksa dziwna kreskówka. Pełna jest rozmaitych, przedziwnych odniesień, tajemnic, sekretów czy w końcu mrocznych historii, których nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale cały czas są gdzieś w tym świecie. Jedną z tego typu historii jest ta o pani Puff, instruktorce jazdy z bikini dolnego, która w zasadzie nauczyła wszystkich poza SpongeBobem. Co jest dziwnego w jej historii? No może to, że kryje ona mroczny sekret, że tak naprawdę nie jest tym, za kogo się podaje, że w przeszłości dopuściła się kilku przestępstw, w tym jednego na maksa poważnego, dodatkowo cierpi na pewne zaburzenia psychiczne, a co więcej, prawdopodobnie istnieje ktoś, kto cały czas kontroluje jej życie, sprawuje władzę nad wszystkim i pociąga za sznurki, sprawiając, że pani Puff nigdy nie będzie szczęśliwa i zawsze będzie cierpieć. Cześć wszystkim, ja jestem Modar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym to przytoczę wam pewną naprawdę interesującą teorię spiskową na temat SpongeBoba, teorię o pani Puff. Teoria ta została stworzona przez Alexa Bale'a, więcej o tym opowiem w trochę dalszej sekcji tego filmu, w każdym razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że materiał ten powstał kompletnie na podstawie tego, co Alex Bale przedstawił w swoim filmie. Zatem link do jego materiału macie w opisie tego filmu, podnijcie tam po jego obejrzeniu. Tymczasem, nim zaczniemy, zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, kciuka w górę pod tym filmem, a także wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami mroczna prawda o pani Puff. Więc olbrzymia teoria, którą chciałbym dzisiaj omówić, została po raz pierwszy przedstawiona na kanale Alex Bale przed 16 milionami ludzi. I skoro zacząłem się już przyglądać produkcjom Alexa Bale'a, to z całą pewnością, co niektórzy z was dobrze wiedzą, jaki film na kanał nadchodzi. I na jaki temat, bowiem tak, powinniście wiedzieć tylko tyle, że kanał Alexa Bale'a to nie są tylko i wyłącznie teorie SpongeBoba, a każdy z tych filmów kryje w sobie dłuższą, bardziej złożoną historię, ale o tym opowiem wam zupełnie innym razem. Póki co, zanim zabierzemy się za tamto, chciałbym omówić w Polsce chociaż kilka jego najciekawszych teorii. Bowiem tak, jak już zapewne zauważyliście po moich starszych filmach, a także shortsach obecnie pojawiających się na kanale, SpongeBob to była moja bajka dzieciństwa, aczkolwiek już wtedy wiedziałem, że są tutaj pewne rzeczy, które do końca nie są takie, jakie być powinny w kreskówce dla dzieci. Powiem tak, jeżeli bliżej przyjrzymy się tej bajce, to zauważymy wiele odniesień, referensów i różnych nawiązań, czy też rzeczy posiadających trochę głębszą historię niż mogłoby się nam wydawać. A jedna z historii tego typu kryje się za niepozorną instruktorką jazdy, panią Puff, która jednak ma co nieco za uszami i ukrywa swoją całkiem mroczną przeszłość. I to właśnie o tym opowiem wam w dzisiejszym filmie na podstawie teorii autorstwa Alexa Bale'a. Link do jego filmu macie w opisie tego filmu. Więc pani Puff w serii SpongeBob Kanciastoporty po raz pierwszy pojawiła się w czwartym odcinku sezonu pierwszego, w odcinku pod tytułem Szkoła Jazdy. Została przedstawiona jako poczciwa instruktorka jazdy w bikini dolnym, w której w zasadniczo udało się wyuczyć wszystkich swoich dotychczasowych uczniów, jak kierować łodzią, z wyjątkiem jednego, czyli SpongeBoba, a jak? Przez całą serię SpongeBob niezliczone razy starał się zdać egzamin na prawo jazdy u pani Puff, jednakże za każdym razem wszystko to kończyło się wielką katastrofą, za którą pełną odpowiedzialność zazwyczaj ponosiła pani Puff, lądując w więzieniu. Wiem ponadto, że przez około 16 lat randkowała niegdyś z panem Krabem, którego do dziś boli, że został jakby sfriendzonowany, bo ta ma męża, to znaczy miała. Tak jest, to bardzo delikatny temat i raczej nie będziemy go dotykać. Jednakże pierwszy przejaw faktu, że pani Puff ma gdzieś z tyłu głowy pewien mroczny sekret, który ukrywa, pojawia się już w 10 odcinku sezonu drugiego pod tytułem Nielekka jazda, który zaczyna się dość standardowo, bowiem SpongeBob znowu partaczy swój egzamin na prawo jazdy. Pani Puff totalnie zrezygnowana wpada w jakiś swego rodzaju szał i po prostu daje mu prawo jazdy, co oczywiście nie może skończyć się dobrze. O czym pani Puff przekonuje się niedługo później. Tak jest, proszę pani, to absolutnie nie był dobry pomysł. To był fatalny pomysł. W jej głowie przedstawia się okropna wizja tego, co SpongeBob mógłby sprawić, będąc za kółkiem. W owej wizji pojawia się reporter w studiu telewizyjnym i ten widok będzie całkiem ważny później. Jednakże w odcinku tym znalazła się pewna dużo ważniejsza rzecz, mianowicie ta wypowiedź pani Puff. Muszę się przenieść do innego miasta i zacząć dawać lekcje pod nowym nazwiskiem. Nie,
Nigdy więcej. Nie, nigdy więcej. Tak jest, to zdanie to gigantyczna poszlaka, mówiąca nam, że Pani Puff to tak naprawdę nie Pani Puff, a w przeszłości zmieniła już swoje imię. Co więcej, przeniosła się z zupełnie innego miasta do Bikini Dolnego, a co więcej, w tamtym mieście miała już szkołę jazdy. Tyle, że ta w Bikini Dolnym to jej kolejna szkoła jazdy. Wobec tego Pani Puff musiała przed czymś pilnie uciekać. Z jej wypowiedzi można się domyślić, że już w przeszłości dała prawo jazdy osobie, której absolutnie nie powinna była dawać, bowiem doprowadził do jakiejś katastrofy, a co innego. W jednym z kolejnych odcinków Pani Puff przypomina sobie moment otwarcia swojej szkoły jazdy w Bikini Dolnym i jej słowa jasno sugerują, że to absolutnie nie jest jej pierwsza szkoła jazdy, a kolejna. As a student is willing to learn, I shall never give up. Hi, I'm SpongeBob SquarePants. Przynajmniej jeżeli ktoś bardzo mocno będzie szukał tej wypowiedzi drugiego dna. Aczkolwiek jak za chwilę się przekonacie, istnieje pewien bardzo mocny dowód na to, że Pani Puff zaczęła wszystko od początku. W odcinku sezonu 12 pod tytułem Lusek z latarni SpongeBob ponownie stara się zdać egzamin na prawo jazdy, tylko że tym razem w wyniku nie do końca bezpiecznej jazdy SpongeBoba latarnia przy szkole jazdy zostaje trochę zdemolowana od środka, a mam przez to na myśli, że wszystkie graty, które Pani Puff trzymała wewnątrz, wypadają na zewnątrz. Pośród nich znajduje się wiele interesujących rzeczy, które mogą przykuć naszą uwagę, ale tym, co najbardziej powinno nas zainteresować, jest zdjęcie pana Kraba, a nie, sorry, nie to. Teczka Pani Puff. I tak jest, co tu dużo mówić, z całą pewnością to właśnie w tej teczce znajdują się jej wszelkie fałszywe dokumenty na jej fałszywą tożsamość. No ale to absolutnie nie jest ten punkt, któremu powinniśmy się przyjrzeć. Mianowicie, chwilę później, kiedy SpongeBob zabiera się za zjadanie wszystkich śmieci, dosłownie na chwilę pojawia się to. Obłąkany nauczyciel jazdy ucieka. Tuż obok znajduje się zdjęcie Pani Puff i tak, to już samo w sobie jest bardzo sugestywne, aczkolwiek to nie koniec, ponieważ jest to dokładnie ten sam mugshot, który dużo, dużo wcześniej pojawił się w odcinku drugiego sezonu, o którym wspomniałem wcześniej. W chwili, kiedy Pani Puff wyobraża sobie, co SpongeBob mógłby zrobić po bezpodstawnym otrzymaniu prawa jazdy od Puff. Wówczas na chwilę widzimy studio telewizyjne, gdzie reporter opowiada o okropnej tragedii, a także o nauczycielce jazdy. Tuż obok znajduje się dokładnie to samo zdjęcie Pani Puff, ale czy nie zauważyliście tutaj jeszcze jednej podejrzanej rzeczy? Jeżeli rzucimy okiem na wszelkie pojawienie się reporterów ze studiów telewizyjnych w SpongeBobie, za każdym razem jest to bardzo podobna ryba, tylko że jest pewien szczegół. Ta ryba ma włosy, a cała reszta ich nie ma. Zasadniczo to jest cały czas ten sam jeden reporter na przestrzeni całego serialu, aczkolwiek teraz nie ma włosów, jest łysy, wszystkie mu wypadły, ale wówczas jeszcze te włosy miał. I co to nam mówi? Że tak naprawdę ta scena to nie są zwykłe wyobrażenia, a faktyczne wspomnienia Pani Puff, swoista trauma po tym, co wydarzyło się wiele lat temu. Jednakże rzućmy okiem raz jeszcze na wspomnianą wcześniej gazetę. Artykuł został wydany 21 października, niestety nie znamy dokładnie roku, a wszystko pojawiło się w gazecie New Kelp Post, czyli w prasie w Krasnorostach Górnych. A Krasnorosty Górne to faktyczne miasto, które pojawiło się w jednym z odcinków SpongeBoba. Mianowicie w epizodzie pod tytułem Gdzie się podział SpongeBob, gdzie to SpongeBob właśnie pojawia się w Krasnorostach. Miasto według wielu jest oczywistą parodią Nowego Jorku. Nie zagłębiając się przesadnie w fabułę odcinka, SpongeBob zasadniczo za pomocą baniek pokonuje bandytów, którzy jakoś takoś rządzą tym miejscem. Pokonuje ich za pomocą nadmuchania ogromnej bańki, która otacza ich i wysyła w powietrze. Jednakże już pod sam koniec odcinka, kiedy SpongeBob ponownie zawitał do Bikini Dolnego, w telewizji pojawia się reporter, który ogłasza, że polityka dmuchania baniek poszła w zupełnie niewłaściwą stronę, ponieważ powoduje ona słabą widoczność w mieście, co doprowadza do wzrostu wypadków samochodowych. Tak jest, to nie ma większego związku ze sprawą, aczkolwiek wypadki samochodowe, Krasnorosty Górne, nauczycielka jazdy, która przed laty musiała opuścić to miejsce ze względu na danie prawa jazdy uczniowi, który absolutnie nie był na to gotowy, który spowodował dużo więcej wypadków samochodowych, a w zasadzie kompletny kataklizm w mieście. Informowały o tym media, jak i prasa. A co więcej możemy wyczytać w artykule?
iż domniemana nauczycielka jazdy rozprasza funkcjonariuszy za pomocą zwierząt zrobionych z balonów. A cofając się w czasie jeszcze bardziej do innego odcinka, gdzie pani Buf wykrada SpongeBobowi samochód, wypowiada takie słowa, robiąc taką czynność, wykonując taką czynność. I hope I still remember how to do this. Yeah. Tak jest, jak widzicie, wszystko jest połączone. It's all connected. Wszystko toczy się zgodnie z planem. Wszyscy możemy w tej chwili założyć foliowe czapeczki na głowę. W każdym razie, wracając do tematu, to nie koniec, a zasadniczo dopiero początek mrocznych sekretów pani Puff, bowiem patrząc na to wszystko i zestawiając to z jeszcze innymi dziwnymi zachowaniami tej postaci, możemy dojść do jednego wniosku. To wszystko sprawiło, że pani Puff jest psychicznie chora. Obłąkana. To właśnie w ten sposób opisano ją we wcześniej wspomnianej gazecie, ale czy jej autorzy mieli do tego podstawy? Jak się okazuje, mieli. Wielokrotnie na przestrzeni całego serialu pani Puff pokazuje wiele bardzo dziwnych zachowań. To, kiedy widzi SpongeBoba w niezrozumiały sposób zaczyna nagle panicznie się go bać i uciekać. To próbuje go zabić kilkukrotnie, dosłownie. A tego typu momenty, kiedy wpada w panikę widząc SpongeBoba, można podpiąć pod zespół stresu pourazowego, czyli tak zwane PTSD. Powód jest tutaj bardzo prosty. Widząc SpongeBoba i wszystkie nieodpowiedzialne rzeczy, których dopuszcza się za kierownicą, przypomina jej się stara trauma, spowodowana wydarzeniami z krasnorostów górnych. W wielu kwestiach sprawia to, że pani Puff dosłownie boi się o swoje życie. Jednakże, jak wspomina Alex Bale, to wszystko to dopiero początek zaburzeń pani Puff, bowiem jego zdaniem wiele wydarzeń, czy nawet odcinków, dzieje się tak naprawdę w jej głowie. A przykładem takowego stanu rzeczy jest epizod Odsiadka. Najprościej mówiąc, SpongeBob kolejny raz próbuje zdać egzamin na prawo jazdy, jednakże znów powoduje gigantyczną katastrofę, w wyniku której pani Puff idzie do więzienia. Sama wydaje się cieszyć takim stanem rzeczy, jednakże przez całą resztę odcinka SpongeBob razem z Patrykiem starają się wydostać ją z tego miejsca, bo SpongeBob czuje się temu winny. I tak, pamiętacie panią Puff, która wspomina, że nie zrobi czegoś znowu, kolejny raz? Teraz mówi o tym kolejny raz. Okay. You can do this, Puff. You can get through this without losing your sanity. Oh, that's a road we don't want to go down again. Tak jest, wydarzenia z krasnorostów górnych cały czas się za nią ciągną. A gdyby tego było mało, tamtejsza sytuacja w tamtym czasie spowodowała u niej szereg zaburzeń psychicznych i mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, co mówiła tamta gazeta. W każdym razie pojawienie się SpongeBoba w więzieniu i jego wielokrotne, bardzo dziwne akcje sprawiają, że pani Puff trafia do pokoju bez klamek, które jednak okazuje się gigantycznym SpongeBobem o kilku twarzach. W tym momencie jest źle, naprawdę bardzo źle, ale nagle okazuje się, że to wszystko działo się tylko w jej głowie, a akcja powraca do momentu z początku odcinka. Samochód rozbija się i tym razem aresztowany zostaje SpongeBob, a nie pani Puff. Wtedy dzieje się to. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Zasadniczo myślę, że najważniejsze są słowa policjanta. Przecież już odbyłaś odsiadkę. Dodając do tego fakt, że przez cały odcinek pani Puff paraduje w pomarańczowym stroju więziennym, a pod koniec nagle ubrana jest w zebrowaty strój, czy to czegoś nie sugeruje? Z jednej strony być może odnosi się to do jednego ze starszych odcinków, tylko że tutaj muszę się wtrącić, bowiem te dwa stroje mają dwie zupełnie inne barwy. Tutaj pastki są bardziej purpurowe, a tutaj są kompletnie czarne. Myślę, że to się do końca nie klei. Wobec tego, w mojej opinii, ta sytuacja nie odnosi się do tego, a być może, ale podkreślam tylko być może, bo akurat nie mam do końca argumentów na to. Pani Puff już w przeszłości trafiła do więzienia? Być może z powodu tragedii w krasnorostach górnych? Ale no cóż, to się jeszcze tak do końca nie klei, więc nie trzymajmy się tego przez resztę filmu. W każdym razie Alex w swojej teorii stwierdza, że więzienie, a także późniejsze zakusie SpongeBoba i wysłanie jego do więzienia i to wszystko ma tak naprawdę charakter symboliczny. Otóż cały odcinek dzieje się w głowie pani Puff, a więzieniem dla niej jest sam SpongeBob i konieczność ciągłego nauczania go. Podporządkowywania co niektórych części życia pod niego. A końcowe zakucie SpongeBoba i wrzucenie go za kratki jest w rzeczywistości, albo raczej miałoby być, jej uwolnieniem i wyjściem z więzienia. Zupełnie jakby pani Puff miałaby żyć w ciągłym cyklu.
Cofając się raz jeszcze do epizodu Nielekka jazda, kiedy Pani Puff wchodzi do domu, widzimy taki oto kadr. Na jej ścianie znajduje się także ten sam kadr, na którym znajduje się ten sam kadr, a na nim ten sam kadr w obrazie i tak w kółko. Szczerze, chciałbym mieć taki obraz na chacie, może niekoniecznie tego typu, ale no, ciekawe. To ujęcie stało się jedną z największych tajemnic SpongeBoba w całej historii i fani wielokrotnie starali się jakoś to wyjaśnić przez długie, długie lata. Jednakże jeżeli spojrzysz na to, a później na to, a następnie to połączysz, to w bardzo łatwy sposób dojdziesz do wniosku, że całe życie Pani Puff to niekończąca się pętla. Za każdym razem, czego by nie zrobiła w związku z SpongeBobem, cały czas, zawsze i niepomijalnie skończy w tym samym miejscu. Co więcej, w jednym z odcinków sezonu 9 widzimy kolejne nawiązanie do tego obrazu, tylko że tym razem jest to zupełnie inny obraz, ale dokładnie taki sam. Cykl, cykl. Tylko tym razem Pani Puff jest trochę bardziej, a raczej dużo, dużo bardziej zmęczona. Aczkolwiek to nie koniec jej różnych dziwnych zaburzeń. Spójrzcie chociażby na ten kadr, gdzie każdy gada do kogoś innego, a Pani Puff gada do rzeźby SpongeBoba. Gada do rzeźby SpongeBoba. Czy co to tam jest? Do rzeźby SpongeBoba. Gdyby tego było mało, w jeszcze innym odcinku, który według Alexa także dzieje się w głowie Pani Puff, i tutaj też muszę stwierdzić, że raczej na bank dzieje się w jej głowie. Chodzi tutaj mianowicie o odcinek SpongeBob Długoporty, gdzie to SpongeBob o długich spodniach w końcu otrzymuje prawo jazdy u innego instruktora. Pani Puff wówczas budzi się późną nocą przerażona tym faktem, zupełnie jakby miała gdzieś w głowie jakiś szósty zmysł, który mówi jej, że SpongeBob zdał egzamin. Wszystko byłoby git, wszystko na swoim miejscu, zwykły gag albo coś, ale czy wy też to widzicie? Dlaczego SpongeBob, kiedy zdał egzamin na prawo jazdy w dzień i właśnie w dzień otrzymał prawo jazdy, spowodował, że Pani Puff rzekomo budziła się dokładnie w tym samym momencie, późną nocą? Ponieważ to wszystko dzieje się w 100% w głowie Pani Puff. A spójrzcie natomiast, co dzieje się, kiedy SpongeBobowi zostają odebrane prawo jazdy. Tak jest. Jednakże to wciąż nie jest jeszcze koniec. Cofnijmy się jeszcze raz do odcinku z latarnią, kiedy to, no wiecie, wielki bajzer. Ten kadr posiada znacznie więcej easter eggów niż tylko ten jeden, o którym wspomniałem wcześniej. Bo mamy tutaj zdjęcie pana Kraba, pamiętnik SpongeBoba. Rysunek naśmiewający się z Pani Puff z jednego z poprzednich odcinków. I kilka innych rzeczy, ale pamiętnik SpongeBoba? On przecież pojawił się ostatni raz w innym odcinku z jeszcze innego sezonu kilka lat wcześniej. I tak jest, to wszystko to dopiero początek. Cały ten odcinek i wszystko to, co w nim widzieliśmy, daje nam jedną wielką rzecz. Mianowicie mówi nam, że Pani Puff jest w rzeczywistości kleptomanką i kradnie wszystko, albo co niektóre rzeczy, od mieszkańców Bikini Dolnego. Co więcej, nawet w jednym odcinku pojawia się ze ślimakiem, który pojawił się wcześniej, w poprzednim odcinku, jako ślimak z Kalmara. Jego też ukradła. Z Kalmarowi. Miejsce to posiada jeszcze znacznie więcej przykładów tego typu akcji, ale jednego możemy być pewni. Pani Puff kradnie rozmaite rzeczy mieszkańcom Bikini Dolnego. A dlaczego? Najprawdopodobniej jest to jej sposób radzenia sobie z jej problemami psychicznymi. Ale to cały czas nie jest koniec, więc oglądaj ten film do końca, aby dowiedzieć się całej prawdy o Pani Puff. Alex Bale w swoim filmie odnosi się raz jeszcze do tego fragmentu. Przecież to do końca nie musi się odnosić tylko i wyłącznie do tworzenia zwierzątek z balonów, a tak jest, Pani Puff już kiedyś to robiła, a być może do innych kradzieży z przeszłości, kradzieży aut lub okradania banków? Bowiem tak, w pewnym SpongeBobowym komiksie, Pani Puff, zakładając jedną kominiarkę na łeb, przyznaje się do rabowania banków w przeszłości. Jednakże, patrząc na to wszystko jeszcze raz, jeżeli Pani Puff mierzy się z tyloma problemami psychicznymi, które są spowodowane traumą sprzed lat, o której SpongeBob swoimi dziwnymi akcjami cały czas jej przypomina, dlaczego by tak po prostu nie przestała go uczyć, nie powiedziała mu nie? Przecież już raz próbowała go zabić, więc o co chodzi? To zupełnie tak, jakby gdzieś w cieniu znajdował się ktoś, kto cały czas pociąga tutaj za sznurki i kontroluje życie Pani Puff.
Wróćmy jeszcze raz do wspomnianego wcześniej kilkukrotnie odcinka sezonu drugiego, kiedy pod sam koniec, kiedy pani Puff kradnie samochód SpongeBoba, ta ląduje w więzieniu, gdzie odwiedza ją SpongeBob, mówiąc następujące słowa. The warden says she'll let you go early, if you do her a favor. What's that? Free driving lessons! Naczelnik powiedział, że być może zwolni panią Puff z więzienia wcześniej, jeżeli ta będzie dawać darmowe lekcje jazdy. To trochę jakby powiedzieć, że wyjdziesz z więzienia szybciej, ale tylko i wyłącznie jeśli dalej będziesz uczyć SpongeBoba jeździć. Nawiązanie do tego przychodzi w jednym z odcinków sezonu 9, kiedy pani Puff po przyjściu do domu wymawia następujące słowa. My SpongeBob could pass his boating test. He'd be out of my life once and for all. Unfortunately, I keep getting reminded of the consequences if I get too angry with the little nuisance. Konsekwencje? To trochę tak, jakby darmowe lekcje jazdy trwały cały czas przez te wszystkie lata. A gdyby pani Puff zwyczajnie odmówiła, ponownie trafiłaby do więzienia, tego samego. Cały ten wątek jest kontynuowany w 5. odcinku sezonu 7 pod tytułem Letnia praca. Kiedy to pani Puff znowu trafia do więzienia, a pod koniec tego odcinka musi wybrać się do swojej szkoły jazdy, by nauczyć się jeździć. Wówczas na miejscu pojawia się zupełnie nowy nauczyciel. SpongeBob? Tak jest, pamiętam bardzo dobrze, kiedy sam oglądałem ten odcinek, kiedy miałem jakieś 7 lat i w tym nie było nic dziwnego. Czemu sobie niszczę dzieciństwo? Takimi filmami, co jest? W każdym razie, kto o zdrowych zmysłach zatrudniłby SpongeBoba jako nauczyciela jazdy po tym, jak niezliczone ilości razy zniszczył całe miasto? Czy to przypadek? Czy to wszystko dzieje się w głowie pani Puff? Czy być może w więzieniu? Naczelnik więzienia stara się zrobić wszystko, by pani Puff cały czas była przy SpongeBobie, by uprzykrzyć jej życie. Spójrzcie chociażby na to, jak bardzo ten ziomek z policji stara się ją tu zatrzymać. Coś jest tu nie tak. Ba, tu jest coś bardzo nie tak. A naczelnik więzienia musi tutaj pociągać za sznurki cały czas. W odcinku Ucieczka, który jest odcinkiem 8 sezonu 10, pani Puff poznaje jakiegoś bandziora, w którym się zakochuje w wyniku późniejszych dziwnych akcji. Bandzior ten trafia za kratki, to właśnie w tym miejscu poznajemy naczelnika więzienia. Czy to nie tak, że więzienie stara się za wszelką cenę uprzykrzyć życie pani Puff, żeby była samotna i nieszczęśliwa? No raczej nie, bo po prostu zamknęli więźnia, który na to zasługiwał, ale może cały czas coś jest tutaj na rzeczy. No, na bank, jest coś na rzeczy. A to oglądaj ten film do końca, żeby się dowiedzieć co. Analizując to wszystko, być może całość i wszystkie te wydarzenia mają tak naprawdę swój początek w Krasnorostach Górnych. Być może pani Puff, mieszkając tam i prowadząc tam swoje życie, zrobiła coś, czego teraz żałuje, co ciągnie się za nią do teraz. Być może kogoś skrzywdziła, być może cokolwiek. Więc teraz przenieśmy się do odcinka, gdzie to mamy szansę zobaczyć Krasnorosty Górne z bliska. Patrząc na mieszkańców tego miejsca, no cóż, nikt nie wygląda jakoś bardzo podejrzanie. Jak gdyby spójrzcie na nich, czy ktokolwiek... No nie, on na pewno jest zły. Czy ktokolwiek z nich mógłby mieć za swoimi uszami coś złego? Czy ktokolwiek z nich mógłby kontrolować życie poczciwej kobiety z bikini dolnego? A, raczej nie, ślepy trop. A może jednak nie, ponieważ pośród nich wszystkich pojawia się nikt inny jak naczelnik więzienia. Tak jakby. Bowiem pojawia się tutaj ryba, która jest ubrana dokładnie tak samo jak naczelnik więzienia. Jakby, wiecie, w tej bajce nikt inny nie chodzi ubrany w ten sam sposób co naczelnik więzienia. Nikt. Co więcej, nawet ich kolor się zgadza. Zielony, czerwona mucha, szara marynarka, biała koszula. To musi być ta sama postać. Naczelnik więzienia. Ale czemu? Co tutaj się wydarzyło? Moi drodzy, wygląda na to, że naczelnik więzienia bardzo dobrze wie, kim jest pani Puff i tak naprawdę pochodzi z Krasnorostów Górnych. Dobrze wie, co ona tam zrobiła, za co jest odpowiedzialna i że to tak naprawdę jest tą samą obłąkaną instruktorką jazdy, z której winy wydarzyła się tragedia w Krasnorostach Górnych. To on wszystko wie i teraz stara się dokonać zemsty na pani Puff. Ale dlaczego? I czemu tego nie ujawni? Przecież gdyby wszyscy się o tym dowiedzieli, pani Puff otrzymałaby długi wyrok. Aha, dobra. To musiało dotknąć go osobiście. Wobec tego od tragedii w Krasnorostach Górnych, kiedy to pani Puff dała prawo jazdy osobie, która na to absolutnie nie zasługiwała, która w późniejszym czasie spowodowała tragedię, w wyniku której być może ktoś bliski dla naczelnika zginął?
Ten przeniósł się do Pekin Dolnego, gdzie został naczelnikiem więzienia i wówczas dowiedział się, że w tym samym mieście zamieszkała instruktorka jazdy pod nowym nazwiskiem, zupełnie nową tożsamością i zupełnie nowymi planami na życie i nowym życiem. On bardzo dobrze o tym wiedział, chciał się odpłacić, zemścić za to, co się tam wydarzyło. Więc każdorazowo, kiedy SpongeBob w bardzo ekstremalny sposób i tragiczny sposób kończył swój kolejny egzamin na prawo jazdy, ten zamiast pociągnięcia jego do odpowiedzialności, całą winę zrzucał na panią Puff, która wówczas lądowała w więzieniu, aczkolwiek tutaj był pewien gigantyczny problem. Pani Puff tak naprawdę lubiła być w więzieniu, ponieważ nienawidziła kontaktu ze SpongeBobem. Wobec tego ten zaczął karać ją nie odsiadką w więzieniu, a ciągłym byciem skazanym na kontakt ze SpongeBobem już od pierwszego wyjścia z więzienia. Ponieważ wszystko zaczęło się od umowy, wedle której będzie mogła wyjść na wolność, jeżeli będzie dawać darmowe lekcje SpongeBobowi. I wtedy się zaczęło. Pani Puff otrzymała tą taką opaskę na kostkę, przez którą nie może już opuścić Bikini Dolnego, a i tak cały czas jest skazana na SpongeBoba, nawet przy tych okazjach, kiedy nie powinna być. Jak przykładowo, kiedy SpongeBob miał za zadanie uczyć ją jazdy. Jednakże wracając do naczelnika, w samym serialu pojawił się on już znacznie wcześniej jako prawnik. Mianowicie w drugim odcinku sezonu czwartego, kiedy to pan Krab tak jakby poturbował Planktona, więc ten chce pozwać go do sądu. Potrzebuje pan adwokata? Ryszard Mułożer, usługi prawne. Ryszard Mułożer. Ryszard Mułożer. Ziomek wykona swoje usługi całkowicie za darmo. Co oczywiście panowi Krabowi jest jak najbardziej na rękę. Tyle, że wskutek kolejnych wydarzeń Ryszard stwierdza, że SpongeBob jest nieodpowiedzialny, po czym chwilę później poślizguje się, łamie sobie coś w plecach, mówi, że SpongeBob jest jego ostatnią nadzieją i ostatnią nadzieją pana Kraba, więc daje mu walizkę z dowodem, jednakże nie podaje do niej kodu, więc na rozprawie sądowej SpongeBob cały czas stara się odszukać kod, aczkolwiek ostatecznie otwiera walizkę, w środku znajduje się Kraboburger. Ostatecznie Plankton rusza na niego, a sprawę udaje się wygrać. Wobec tego, patrząc na to wszystko, czy Ryszard jest w rzeczywistości najgorszym prawnikiem na świecie? Czy być może jednak była to część jego misternego planu zniszczenia życia pani Puff od początku? Ryszard dobrze wiedział, że pan Krab i pani Puff swojego czasu mieli się ku sobie i że być może pani Puff kiedyś zwróci się do Kraba o pomoc. Wobec tego, zauważywszy, że Plankton chce go pozwać, szybciutko zwęszył interes i stwierdził, że jest teraz adwokatem. Oficjalnie chciał pomóc Eugeniuszowi, jednak nieoficjalnie. Tak naprawdę była to część planu zniszczenia pana Kraba. Ponieważ początkowo zaoferował reprezentowanie pana Kraba w sądzie, ale później w ostatniej chwili nagle specjalnie sprawił sobie mniej lub bardziej sztuczną kontuzję, a zadanie reprezentowania pana Kraba dał najbardziej nieodpowiedzialnej osobie, czyli SpongeBobowi, jednocześnie nie podając mu kodu do walizki, specjalnie, aby ten nie miał jak obronić pana Kraba, w wyniku czego pan Krab by przegrał, zostałby totalnie zrujnowany, w przyszłości jakoś nie zwrócił się do pani Puff, a pani Puff do niego. Wielki, misterny plan zniszczenia życia pani Puff, ale dlaczego? Wspomniałem wcześniej, że być może chodzi tutaj o to, że nieodpowiedzialny uczeń pani Puff, któremu ta dała prawo jazdy, wywołał ową tragedię w Krasnorostach Górnych, w wyniku czego być może naczelnik stracił kogoś bliskiego. Ale kogo? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, oglądaj dalej. Otóż w domu pani Puff znajduje się wiele obrazów, które mają dla niej jakieś znaczenie, takie jak pan Krab, jej dawna miłość, jej zwierzątko. Czy dwa obrazy prezentujące pętle jej życia. Jednakże w jej domu znajduje się jeszcze jedno zdjęcie, które może być kluczem do rozwiązania całej tajemnicy. Otóż osoba z tego obrazu wydaje się być bardzo, bardzo podobna do Ryszarda. Oboje mają zielony kolor skóry, wyglądają na ostrych ważniaków i oboje mają czerwoną muszkę. Nawet włosy mają bardzo podobne, tylko że w innych miejscach. W każdym wypadku te dwie osoby wyglądają na maksa bardzo, bardzo podobnie. Tak więc co jeżeli jest to osoba, która była tak bliska Ryszardowi? Która tak samo jak on pochodziła z Krasnorostów Górnych, która podczas tamtej tragedii straciła życie. Być może był to dziadek, ojciec, syn lub brat. W każdym razie osoba bardzo bliska Ryszardowi. Ryszard bardzo dobrze wiedział, co się stało i dobrze wiedział, kim jest pani Puff. A ona także wiedząc, co się stało, mając z tyłu głowy całą tę historię, a także tragedię, do której co jak co ale się przyczyniła, zawiesiła obraz tej osoby na swojej ścianie, aby ten przypominał jej, by nigdy więcej nie dała prawa jazdy osobie nieodpowiedzialnej, która nie umie jeździć i która na bank zrobiłaby coś złego za kółkiem.
No i to byłoby na tyle, gdyby nie... Zaraz co? Alek wstaje od monitora, Alek idzie do kuchni i bierze mięso z lodówki, ale po co on to robi? Nas to nie obchodzi. Alek spakuje mięso do worka, schodzi do garażu. O co chodzi? Rzuca mięso na ziemię, a następnie to mięso zostaje przez coś zabrane, a sam otrzymuje pomysł na kolejny film. Na czwartą teorię konspiracyjną ze SpongeBoba. Kto daje pomysł Aleksowi i o co tu w ogóle chodzi? Co tu się stało? A, wiecie co, to już nie na moją głowę. To jest historia na inny raz. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostaw suba na kanale. Strzel także kciuka w górę pod tym filmem, jak materiał ci się spodobał. Koniecznie zrób także to samo na kanale Alexa Bale'a, ponieważ robi naprawdę świetne treści, nie patrząc za bardzo na to, kto podaje mu pomysły, czy robi je sam, czy być może robi je ktoś inny, taki większy, z dodatkową głową. W każdym razie jego twórczość jest świetna, wpadnijcie na jego kanał, obejrzyjcie także jego inne filmy. W Polsce teoria pani Puff zrobiła także kilku innych twórców. Mówię o tym tylko dlatego, żeby nie było później, że od kogoś kopiowałem, bo nie, starałem się nie oglądać jakiegokolwiek filmu z polskiego YouTube'a. Wzorowałem się i korzystałem tylko i wyłącznie z teorii stworzonej przez Alexa Bale'a. Linka macie w opisie, tak jak już wspomniałem. A jeżeli chcecie więcej tego typu filmów na kanale, abym przyjrzał się innym teoriom Alexa, to śmiało piszcie o tym w komentarzach. Jeżeli ten film dobrze się przyjmie, to zrobimy coś takiego. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Trzymajcie się, miłego dziękuję wszystkim, życzę, mówi do was Mondar, cześć!